you could, but I never wanna feel ashamed. So I keep calling at night. Keep calling at night. I wanna hold you close. I just never wanna hold you tight. Goodness gracious, I can't seem to stop calling it out, calling it out, just to keep calling to you. Goodness gracious, I can't seem to stop. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nie szczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej. Naucz cię lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, lecz sam fakt wykonania zadania. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie zhańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałbym, nie bym to odzyskał. No, witaj ludzkości, tutaj Arasapa i jesteśmy w Assassin's Creed 1. Tak, jak mogliście się już domyślić po początku. Teraz na szybko jeszcze muszę dźwięk. Ale muzykę jednak... O, dobra. No dobra, niech będzie. Tak, była króciutka przerwa, ale... No mam nadzieję, że mi wybaczycie tym, że teraz odcinki będą się pojawiać, powiedzmy, że regularnie. Chociaż no, ja zawsze mówię, że coś będzie się regularnie pojawiało, a... Co tak nie jest. Ale no, mniejsza o to. I... Na początku chciałam was już... jeszcze tam mieć. Chciałam was przeprosić za to, że po pierwsze będę dzisiaj mówiła trochę ciszej, ale no... Sytuacja naprawdę tego wymaga. I po drugie, że będę trochę nieogarnięta, bo jak pewnie wiecie, dość długi czas nic nie nagrywałam, zatem teraz było dużo tego hałasu z tym, że zmieniam kanał i w ogóle, wiecie, musiałam jakoś to przełknąć. Bo okazało się, że po tygodniu jednak chciałam wracać na poprzedni kanał, ale już sobie pomyślałam, nie, dobra, nie będę wam tak kręcić w głowach i niech będzie, że już będę na tym kanale. Dobra, idziemy, kontynuujemy. To na pewno Arka. Arka Przymierza? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Ktoś idzie. Chcę przejść przez tę bramę przed świtem. Im szybciej to zrobimy,
tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. To mu pojechał. I tak, jak mogliście też teraz usłyszeć, mam nowy mikrofon i mam nadzieję, że będzie mnie słychać lepiej niż w poprzednim. Bo gdyby nie to, że nie miałam mikrofonu, to ten odcinek najprawdopodobniej pojawiłby się tydzień wcześniej. Bo nagrałam odcinek, ale oczywiście mikrofon zapomniałam, że jest zepsuty. Stać, templariusze! Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. Musisz mi przerywać. To wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi. Nie rób tego! Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani on, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. Jebut. Ups. Do broni! Zabić asasynów! Dobra. I jeszcze też nie wiem, czy głos nie będzie za głośno. Bo mimo, że ściszałam coś, mi się wydaje, że będzie jednak za głośno jeszcze. No, w każdym razie... O czym ja tam mówiłam? Aha, odcinek byłby dużo wcześniej, tylko no, nagrałam odcinek i byłam już zadowolona, że nic głupiego nie palnęłam. I się okazało, że oczywiście mój mikrofon jest zepsuty i że oczywiście głos się nie nagrał. A już postanowiłam, że nie będę na początek dawała jakiegoś materiału dziwnego z napisami czy z Iwoną. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. Altairze, wróciłeś! Rauf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. I z tobą. Dzięki, Aluś, bo mogłam się napić. Dobra, to lecimy. Dlaczego on się tak śpieszy? Zanim powrócę do tej mojej dawnej formy... Biegnąc tak szybko na kogoś wpadnie! Czyli właśnie, że tam wrzeszczę, nie wiem... mówię jakieś głupoty i inne... Co za głupiec, to pewnie trochę minie. Ale no, mam nadzieję, że aż tak bardzo za tym nie tęskniliście. No, dobrze. Przed czym tak ucieka? Co go napadło? A, nareszcie powrócił. Lubię go. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. Lubię go. Nie wiem, jakoś tak bardzo go lubię. No, w każdym razie zauważyłam teraz, że on ma palec.
Jest, bo tu już o czymś pomyśleliście. I chodzi mi o ten kaluszek tutaj. O, widzicie, Altair go nie ma. Bo to jest właśnie, no, znak tam asesynów. Mistrz już czeka. Nie tędy. Zawsze tam... Ten głupiec chyba postradał zmysły. Dobrze. Zawsze tam tędy wbiegam i mnie tu już zaczął wkurzać to Altairze, mistrzu, podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tymi, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz, ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie, nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Widzicie? Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje! A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa! Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę, bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze? Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Biegiem. Prędzej. Aj, dużo ludzi tutaj się zebrało. Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Biegnijmy. Nie lubię miękką walkę. Noże do rzucenia lepsze. Asasyn! Zabij go! Za nim! Szybko! Co, teraz zaczynamy uciekać? Drogi! Nie dajcie mu uciec! Co wy robicie? Ruszaj się! Myślisz, że mnie zgubisz? Spokojnie, spokojniutko, powoli. Nie masz szans, poddaj się! Stoicie mi na drodze! No, tego to się nie spodziewałam. Tam jest! Widzicie, takimi nożykami to lajtowo. Zabić go! Zabić asasyn! Naprawdę. O,
Zaprzestać ataku! Wracać do Masjafu! To rozkaz Al-Mualima! Czekaj. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Szkoda, że tutaj nie ma tego, że oni tutaj przychodzą, nie wiem, przebiegają. No ale nie ma co za bardzo wymagać od tej gry. Bo nie powiem, że dość dużo takich szczegółów ważnych. Altairze, chodź! Al-Mualim jeszcze z nami nie skończył! Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Mhm. Biegnie? Co? Dobra, mniejsza o to. Co za głupiec! Stań na tamtej platformie, Altairze. Zawsze ta scena mi się kojarzy z jednym, tylko jednym. Heretyk! Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd, nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra. Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem! Za mną, bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga! I believe I can fly. Moja noga! Moja noga! Ciszej, bo usłyszą nas templariusze. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Dobra. W ogóle to kupując sobie ten mikrofon, to widziałam genialną klawiaturę. Była bardzo fajna i naprawdę aż mnie korciło, żeby ją sobie kupić, ale jak się popatrzyłam, jaka ona jest głośna, to po prostu masakra. Nie chciałam tutaj iść, no ale dobra. Oj, co blisko mikrofonu. Dobrze jest? Dobra, mam nadzieję, że tak. Dobra. No to... Co no to? No to, no, tyle w tej sprawie. Wycofać się! Wycofać! Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Dobrze zrobiłeś, przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? No... Oczywiście ja nim kierowałam. Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś, co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych Malik zwyczajów. Malik jest sam jeden. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, dobry, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni?
był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić. Pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi. Naprawdę. Nie. Ale nie będę tolerować zdrajców. Nie. Nie jestem zdrajcą. Nie. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie. Nie mam więc wyboru. Nie. Pokój z tobą, Altairze. What happened? Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Patrzcie, jakiś... No, i tutaj będziemy sobie już kończyć. Bardzo powolutku, ale będziemy. Tak. No to... I... To był pierwszy odcinek na moim nowym kanale Arasapa Play, ale pamiętajcie, że wciąż jestem Arasapą. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ocenę powierzam jedynie wam. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Assassin's Creed 1. Dziękuję. Pa!